Ta święta sosna w tym Supraślu, ona funkcjonuje jako święta od 1905 roku, kiedy car wydał uchwałę o tolerancji, że zezwolono katolikom na wyznawanie publiczne religii swojej wiary. Zanikały, przewracały się, ale nikt ich nie ściął, bo one uzyskały świętość przez to, że ktoś na nich powiesił pasyjkę albo kapliczkę. I to jest jakby takie echo kultu zmarłych. Nawet taka pani Waleria Tur z Dworzyska, mówiąc mi o tych kapliczkach, o tych świętych sosnach, podała nazwę, że te wieszące deski na nich to nazywały się tykła. To była dziwna w ogóle nazwa. Potem się dowiedziałem, co to znaczy. Tykło to jest znak. I jak szli po tym, po śmierci kogoś ważnego w rodzie, to szli na bagna i robili kładkę przez bagna. To jest do krainy zmarłych, do krainy Nawi. A oprócz tego jeszcze właśnie zawieszano na sośnie taką informację o tym zmarłym jakąś, wymieniając jego imię i nazwisko. Kiedyś to prawdopodobnie w ogóle tylko coś tam, jakieś klejmo wycinano. Natomiast te tykła to na terenie bagien nad Narwią ustawiano, bo to dość duże, rozległe były tereny, a tam no, wyżej nie wyleziesz poza tym, że się stoi na łodzi, nie? To można było zobaczyć na tyle nad trzciną gdzieś tam daleko, więc zaznaczali, że wrócić do chałupy i nie zabłądzić, to zatykali, stąd ta nazwa była tykło, zatykali takie kłocze z siana związane na drągu i z daleka było widać, jak się do domu dostać po tym bagnach, jak się poruszali po tych wodach. No i właśnie te tykła to były wskazówki dla zmarłych dusz, żeby one trafiły do krainy Nawi. A to, że robiono to te kładki, te mostki na bagnie, na strumieniach, no to właśnie ten moment przeprawy do krainy zmarłych, do krainy Nawi. Bo wedle wierzeń tych pogańskich, za rzeką, za wodą, za morzem, gdzieś tam poza wodą, znajdowała się ta kraina zmarłych. I dusze, żeby się przeprawić, no to u Greków tego obola musiał zapłacić zmarły. Prawdopodobnie ten kult również i funkcjonował wśród Słowian. Także wszystkie cmentarze najczęściej były gdzieś poza osadą, za wodą, za rzeką. Pierwsze Boże Ciało odbyło się w tym właśnie roku 1905 i w tym roku właśnie na sośnie powieszono tą kapliczkę i stąd uzyskała ona ten nimb świętości. Ale tam żadne inne dodatki, bo to wymyślają rozmaite historie, potem ludzie nie mają miejsca.